11 lat temu, w roku 2010, w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zaginął prezydent Rzeczypospolitej Polski Lech Kaczyński. Takich tablic, które upamiętniają polityków, polskich polityków, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, są trzy. To jest ta pierwsza z nich, czyli tablica z nazwiskami wszystkich posłów, parlamentarzystów, którzy zginęli 11 lat temu w katastrofie pod Smoleńskiem. Jest jeszcze tablica poświęcona prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, a także tablica poświęcona pamięci marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego. Właśnie w tej chwili marszałek Elżbieta Witek i inni marszałkowie, wicemarszałkowie Sejmu składają kwiaty przed tablicą poświęconą Lechowi Kaczyńskiemu. Jak w ubiegłym roku, także te obchody pozostają w cieniu pandemii. Odbywają się więc w ścisłym reżimie sanitarnym. Wszystkie uroczystości, które zaplanowano na dziś, będą odbywały się właśnie w takim reżimie. Jak widzimy w Sejmie również, wszyscy ci, którzy składają kwiaty w maseczkach. To tablica poświęcona pamięci marszałka Macieja Płażyńskiego. To jest ten korytarz wejściu na salę plenarną. Wcześniej marszałek Elżbieta Witek, a także wicemarszałkowie Piotr Zgorzelski, Ryszard Telecki, a także wicemarszałek Małgorzata Gosiewska złożyli kwiaty przed tablicami poświęconymi prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, a wcześniej przed tablicą poświęconą pamięci wszystkich parlamentarzystów, którzy w katastrofie smoleńskiej zginęli. A te uroczystości nie tylko w naszym kraju, także w Smoleńsku właśnie, i o wszystkim będziemy mówić na naszej antenie. A dziś już koło 7 rano minister Błaszczak złożył kwiaty w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej. Posłuchajmy wypowiedzi ministra Błaszczaka. To było coś nieprawdopodobnego, kiedy można było zobaczyć te tysiące ludzi przed Pałacem Prezydenckim, znicze,
kwiaty. Narodowa żałoba. Wydarzenie bez precedensu. Druga taka tragedia po wojnie, po II wojnie światowej. Zresztą w takiej treści została przyjęta uchwała Zgromadzenia Narodowego, a więc Sejmu i Senatu. Największa tragedia po II wojnie światowej. Pamiętamy o tych, którzy wówczas odeszli. Przede wszystkim o świętej pamięci panu profesorze Lechu Kaczyńskim, prezydencie Rzeczypospolitej, zwierzchniku Sił Zbrojnych. Dziś kontynuujemy tą misję, którą wówczas pełnił pan prezydent. Wypełniamy testament pana prezydenta, zwiększając liczebnie Wojsko Polskie, modernizując wyposażenie Wojska Polskiego i zawierając silniejsze relacje międzysojusznicze w ramach NATO.